zawsze być muszę tak jak Ty, mój mistrzu. Wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty, mój mistrzu. Łatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty, mój mistrzu. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. Jezus upada po raz pierwszy, krzyż staje się ciężki, a Pan opada z sił. Nasze grzechy i winy są zbyt ciężkie, jak na jednego człowieka. Spójrz, jak matka wita się z synem, którego skazali na śmierć. Ona, która wydała na świat Zbawiciela, cierpi. Nikt nie jest w stanie opisać tego bólu. Ona sama w sercu czuje, że jest bliska utraty swojego jedynego, ukochanego syna. Jak się nazywasz? Szymon z Syrenii. Skąd wracasz? Z pola. Chodź, pomożesz mi iść. Nie! Szymon, który wracał z pola, pomaga nieść krzyż. A czy każdy z nas potrafi porzucić całe swoje dotychczasowe życie, pełne szczęścia i za Chrystusem, na ukrzyżowanie? Ta scena nie potrzebuje słów. Wystarczy tylko spojrzeć na chustę Weroniki. Ona pokazuje nam twarz naszego mistrza i Pana. Zobacz! Upadł po raz drugi. Nie podnosi się. Pomożesz? Chcesz w tym dalej uczestniczyć? Chcesz iść z nim na śmierć? Płaczący niewiasty wyszły na spotkanie Chrystusa, który idzie na śmierć, by wypełnić wolę Ojca w niebie. Stało się, upadł po raz trzeci, wycieńczony i znużony, brak mu sił. Nasze grzechy okazały się ciężkie, lecz Jezus pragnie wypełnić Bożą wolą.
A Jezus, sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał umieścić go na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także i tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Tak miały się wypełnić słowa Pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. Obok krzyża Jezusa stały Maryja, matka naszego Pana, jej siostra Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego obok niej umiłowanego ucznia, powiedział: Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. I od tej godziny
uczeń wziął ją do siebie. Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono na chizop gąbkę pełną octu i do ust Jezusowi podano. Wykonało się. Żołnierze, gdy podeszli do Jezusa, zobaczyli, że już umarł. Jeden z nich włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jest jego prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, powierz się Matce, kiedy która się synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże ona, Matka, która pod krzyżem stała. Matka, która się synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. Żadnymi słowami nie można opisać tego, co przeżywa Maryja w tej chwili, gdy na swoich kolanach trzyma ciało naszego Mistrza i Pana. W sercu nie może pogodzić się z wolą Boga, ale z zewnątrz powierza się Stwórcy. Nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się, miłość pragnie Ciebie. Pozwól kochać się, miłość pragnie Ciebie. Nic nie musisz mówić, nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic nie musisz mówić, nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się.
w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. Miłości kazała krzyż na plecy brać. Tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram. Tam przygarniesz nas do siebie. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy był. Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg. Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie. Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie. Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Jezus po trzech dniach zmartwychwstaje. Radość Jego najbliższych i apostołów jest ogromna. Jak wielki jest ten świat. Gdy z nimi spotyka się w wieczerniku, przekazuje im dobrą nowinę. Moi umiłowani, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Powiadam wam, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy osiągnęli zbawienie. Ta nauka płynąca z krzyża, na którym wisiał Chrystus, jest zawsze aktualna. W dzisiejszym świecie powinniśmy spojrzeć między innymi na błogosławionych męczenników z Pratulina, którzy swoją wiarą bronili Kościoła Świętego i z nich brać przykład, by każdego dnia stawać się lepszymi apostołami Jezusa Chrystusa. Moją duszę, Panie.
dla tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam ja. Chcę być jak Ty. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam. To Ci Z tego miejsca bardzo pragnę podziękować w imieniu moim, Marka i pani Doroty Teodorskiej, tym wszystkim młodym aktorom za zaangażowanie i wcielenie. Za to zaangażowanie i wcielenie się w postaci w biblijne. Od pierwszych chwil pokazywali nam, jaką swoją radością pokazywali, jaką mają wiarę. Zarażali nas dorosłych na każdej próbie. Młodym wokalistom bardzo dziękuję, których głos upiększał nasze sceny misterium. Naszemu narratorowi, Marcinowi Kozłowskiemu. Bardzo. Pani Elżbiecie Żelazowskiej, i wszystkim pracownikom zespołu szkoły za pomoc w zorganizowaniu tego misterium. Szczególnie dziękuję panu Krzysztofowi, który był po prostu do naszej dyspozycji w każdej chwili po prostu. Bardzo dziękuję rodzicom aktorów i wokalistów za trud wychowania i za przekazanie właśnie ich tych praw w wiarę.
panu Grzegorzowi Rostkowskiemu za oprawę muzyczną. Panu Andrzejowi Wysokińskiemu za oświetlenie, efekty świetlne, które mieliśmy. Dziękuję cioci Zosi Kamińskiej i mojej teściowej Teresie Branowskiej za uszycie strojów dla aktorów. A szczególnie dziękuję Anicie Dytłow, która tak naprawdę to jest tak samo współorganizatorką tego, która od samego początku była z nami, pomagała, doradzała. I w słowie, i w czynie, i we wszystkim. I w przygotowaniu wszystkiego, jak również różnych rekwizytów i ten wiele osób, ale szczególnie chciałam podziękować mojemu mężowi Wojtkowi, Pawłowi Wyżywniak, Dawidowi Wyżywniak, Marioli Wyżywniak, panu Wacławowi Antoniak, panu Mariuszowi Kleczkowskiemu, panu Tomaszowi Jońskiemu, pani Monice Lewczuk. Jeśli kogoś ominęłam, to przepraszam. Po prostu, a jeszcze Żanecie Dmowskiej i im wszystkim szczególnie dziękuję. I szczególnie dziękuję wam, wszystkim, którzy przyszliście, bo bez was nie byłoby po prostu dla kogo grać. Dziękuję bardzo. Może ktoś chciałby zabrać głos? Ksiądz może? Misterium męki pańskiej przybliżyło nam te właśnie prawdy dotyczące historii naszego zbawienia, które dokonało się poprzez Jezusa Chrystusa, Jego mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. I obecnie mamy ten właśnie czas w Kościele, w liturgii, kiedy w szczególny sposób wsłuchujemy się w to Słowo Boże. W najbliższą niedzielę palmową będziemy słuchać męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te uroczystości to uroczystości naszego zbawienia. Potem wielki tydzień, wielki czwartek, piątek, sobota i radosna niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję ze swojej strony wszystkim organizatorom tego dzisiejszego misterium męki pańskiej, począwszy od scenariusza, reżyserii. Tutaj Marek czuwał nad całością. To misterium męki pańskiej już po raz trzeci jest wystawiane na terenie naszej parafii. Dwa razy było w przygodach, a dzisiaj gościmy tutaj w zespole szkół. Bóg zapłać wszystkim aktorom. Nie musimy jechać do teatru. Tutaj na miejscu mamy właśnie teatr. A więc wam wszystkim, którzy poprzez to przedstawienie pragnęliście nam przybliżyć prawdy dotyczące naszej wiary, począwszy od tych najmniejszych dzieci, poprzez młodzież, a więc ci, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania i poprzez osoby dorosłe. Bóg zapłać. No i wszystkim, którzy przybyli, aby jeszcze raz przeżyć te właśnie prawdy naszej wiary. Bóg zapłać wszystkim.
za wszystko. Pani dyrektor, zapraszamy. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, jestem bardzo dumna z tego, że dzisiaj mogliśmy gościć tutaj Państwa w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach. Przepraszam za moją niedyspozycję głosową, jestem przeziębiona lekko, ale muszę powiedzieć, że ja tutaj rosłam z dumy, jak patrzyłam na moich uczniów, moich absolwentów, no i oczywiście na rodziców. Po prostu jesteście wspaniali. Rozmawiałam z panią sekretarz, zanim rozpoczęły się te uroczystości już tak na dobre. Myślę, że potrzebny jest po prostu teatr w Suchożebrach. Mamy tylu zdolnych artystów i trzeba by było wykorzystać te ich talenty. Jestem po prostu dumna z moich uczniów. Dziękuję Państwu za to, że przygotowaliście tak wspaniałą uroczystość. Szczególne podziękowania należą się, tutaj już ksiądz dziekan o tym wspominał, pani Basi, pani Anicie, panu Markowi. W zasadzie to są pasjonaci i my pracując w szkole wiemy, ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby przygotować jakąkolwiek uroczystość z dziećmi. No tutaj bardzo dużo osób było zaangażowanych, wszystko zostało przygotowane na szóstkę z plusem, tak bym powiedziała, po szkolnemu. Naprawdę każdy detal dograny i każda kolejna uroczystość w Zespole Szkół Publicznych jest na wyższym poziomie. Także cały czas rozwijamy się. Jestem bardzo zadowolona, dziękuję Państwu również za to. Myślę, że takie spektakle, takie uroczystości, takie przedstawienia będą odbywały się w naszej szkole i to będzie tradycja. Także myślę, że tutaj z rodzicami będziemy współpracowali. Dziękuję bardzo. Ponieważ ja jestem gościnnie, więc ja krótko i rzeczowo. W dzisiejszej Ewangelii były takie słowa, tak, jasne, pozostali to nie. Takie słowa były, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Ja jak patrzyłem na swoich byłych uczniów, no to zobaczyłem tego Jezusa. Także jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy przygotowali, że zobaczyliśmy dzisiaj, bo Jezus mówi tak, jak chcesz mnie zobaczyć, to chodź za mną. Dzisiejsza Ewangelia. Więc ja za nimi idę, a Państwo jak sobie życzą. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Dobrze, pozwolę sobie odczytać list, który otrzymaliśmy od naszego salezjanina Patryka Bombiaka, który nie mógł przybyć, a wysłał nam podziękowanie. Serdecznie dziękuję organizatorom tegorocznego Misterium Męki Pańskiej za zaproszenie. Niestety przez moje obowiązki nie mogę przybyć. Z wielką radością przyjąłem informację, że kolejny raz jest przygotowywane misterium opowiadające o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest to piękna okazja do dania świadectwa wiary oraz miłości do naszego Zbawcy oraz drugiego człowieka. Z całego serca za to dziękuję. Dzięki Wam, drodzy organizatorzy i aktorzy. Wielu wiernych może powrócić do tych wydarzeń, które odgrywały się prawie 2000 lat temu i w tym niełatwym świecie pójść razem z Chrystusem w Jego drodze na Golgotę, bo do tego mobilizuje nas chrześcijan Misterium Męki Pańskiej. Wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. Niech krzyż Chrystusa dodaje każdemu z was odwagi i nadziei, bo On jest drogą do nowego życia. Pozwolę sobie już dzisiaj przesłać życzenia
z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Chrystusa życzę, aby krzyż, który pojawia się w naszym życiu, był zawsze znakiem zbawienia, a nie tragedii. Nigdy nie bójmy się być Jego obrońcami. Niech zmartwychwstały Pan wlewa w każde serce wiarę, nadzieję, pokój, radość i miłość. Niech obdarza potrzebnymi łaskami oraz błogosławi. Szczęść Boże, z pamięcią modlitewną Patryk Bąbiek. Ja jeszcze raz w imieniu wszystkich występujących chciałabym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, a w tym pani Basi Branowskiej, pani Anicie Dytłow oraz pani Drocie Todorskiej za wsparcie, cierpliwość oraz wielkie zaangażowanie. Dziękujemy również panu Markowi Rymuzie za rady, pomoc, a także za cudowny scenariusz. Dziękujemy panu Grzegorzowi Rostkowskiemu za wspaniałe podkłady muzyczne. Serdeczne podziękowania także dla pana Andrzeja i Pawła Wysokińskich za efekty świetlne. Dzięki wam całe przedstawienie nabrało barw i emocji. Dziękujemy także panu Pawłowi Wyżywniak za pomoc w dekoracjach. A także dziękujemy panu Marcinowi Kozłowskiemu, który pełnił rolę narratora. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za bezinteresowną pomoc, dobroć oraz wsparcie. I wam, drodzy widzowie, za przybycie. Dziękujemy. Uważam, że ta młodzież już powinna być zwolniona z egzaminów do bierzmowania, bo tak jak się przygotowywali, to uważam, że to był dla nich najlepszy egzamin. I według mnie to już mają zaliczone, nie wiem jak księża. Że jeszcze raz dziękuję rodzicom i nauczycielom za trud wychowania. Młodzież jest rewelacyjna, naprawdę. Mistrza i Pana. W sercu nie możemy mówić